Jedziemy po Mikołaja, wybiła 1:30, jesteśmy pod przedszkolem. Patrzymy, bo są dzieciaki na polu. No, a tu się ktoś wspina ostro. Uważaj tam, ty patrz. Ja patrzę. To nie ta grupa, za duże dzieci. Nie, one są duże. No. Ciekawe jak tam Mikuziu, dol Mikuziu. Biegnijmy tam, kochanie, biegnijmy tam. Jak było fajnie? Fajnie. Tak? Świetnie. I co, dużo jest nowych zabawek tam? A jak dzieci? Fajne były? Jedziemy. Do domku. Do domku. My z nim wrócimy. Jutro. Jutro. Aha, jutro rano. Jak się obudzisz, to tam pojedziemy znowu. Cieszysz się? Tak. O, my też. Co byłyście? Pracowaliśmy, wiesz? Gdzie? W domu. W domu. Kulim. Naszym. Zmęczony? Troszkę. Możesz sobie ściągnąć szalik. Troszkę zmęczony ten nasz syn. Jest zimno. Okej. Nie ma słońca. No nie ma. A teraz będziemy co robić? Nie wiem. Dynie. Pamiętasz? Dynie. No. Będziemy wycinać z dyni. My wróciliśmy z przedszkola i było super, było naprawdę. Było i przeszczęśliwe, tak więc... Tak, a teraz robimy seans filmowy, tak Mikołaj? A ty już przesypałeś, on sam sobie otworzył. No co ty? Sam otworzyłeś i przesypałeś chrupki? Tak. No, także teraz już czas dla nas, ale kamień z serca, powiem wam. No nie? Tak, jest mega aż to... Tak, a Krzyś... Ale to powiem wam więcej później, chyba teraz puszczamy film. Tak, teraz mamy... powiem wam trochę więcej. Dokładnie, a Krzyś sprząta, bo straszne piątki nadchodzą! Dobra. Czas dla nas, do zobaczenia później. Bye. Odpalamy. Zrobiliśmy kino. Co robimy? Kolejne cegły będziemy je rozwalać? O małe kawałki. Tak? Robimy? Tak. Słucham, piasek kinetyczny. Ja myślałam, że to jest kielnia w ogóle, a tu nie ma kielni. Nie wiem, dlaczego tak myślałam. No, ale można budować takie cegły i z tych cegieł budować domki. Fajne? Chyba spoko. A my wróciliśmy właśnie z przedszkola chwilę temu. Drugi dzień. I jak było w przedszkolu, Miki? Fajnie. W ogóle mamy dzisiaj mega ząg. Tak, byliśmy przekonani o wtorku. Ja zacząłem Mikołajowi czytać jego jadłospis, żeby się zapytać, czy mu to smakowało. Okazało się, że mu czytam wtorek, a dzisiaj czwartek. Czwartek, zgubiliśmy 2 dni, czajcie. Ja jestem strasznie ciekawa, czy wy też tak macie, że czasami się tak popieprzycie w dniach. Takiego hardcore to jeszcze nie mieliśmy, że 2 dni gdzieś żeśmy zgubili. Tak jeden dzień to było normalne, że gdzieś tam jesteśmy pomyleni w tym. Natomiast 2 dni to jest nasz absolutny rekord. Ja właśnie zaczynam robić obiad, a chłopaki będą się bawić. Masz 3 cegły. Zdjęliśmy wszystkie rzeczy jesienne ze strychu, także teraz przypomnę sobie, co ja właściwie mam i będę dekorowała dom na jesień, żeby zdążyć, bo już słyszę Mariah Carey wszędzie. Put it on your story, so what your friends see, everyone can see. And we're going and going and going. It's a good night. Baby, let it roll. It's a good time. Smoking and pouring. I'm focused on you. You can see. Everyone can see. Słuchajcie, muszę to przymierzyć, bo to jest rozmiar chyba M. Tak sobie pamiętam. Tak. Czy ona będzie jeszcze dobra? Tyle razy miałam ją sprzedawać, za każdym razem jakoś nie mogę się jej pozbyć. Dobrze, i tym razem też ze mną zostanie, no. Kocham tą kurtkę. Pytanie do was mam. Bo mam taką kurtkę z puchu. I dałam ją do pralki. I ten puch mi się cały tutaj ugniótł. Wiesz, wiecie, w takie
dziwne miejsca. I teraz, czy macie jakiś pomysł na to, jak rozwalić ten puch w środku? Nie wiem, trzepaczkę wziąć i ją tłuc, tą kurtkę, czy co? Bo nie wiem. Napiszcie w komentarzu, będę bardzo wdzięczna, bo w sumie chciałabym, żeby ta kurtka mi jeszcze posłużyła, bo jest super. Tylko z tym puchem mam problem, nie? Tak, to może nie był najlepszy pomysł, żeby wkładać ją do pralki. No ale co zrobię? Jakże jest po fakcie. A ona jest taka fajna, ta kurtka i w ogóle teraz taka modna. Jakieś lampki. To jest na Mikołaja ten. Tu mam do zdjęć, zobaczcie, takie małe dynki. Ja w ogóle nie wiem, co to jest, na dobrą sprawę. Kupiłam w tamtym roku do zdjęć i gdzieś sobie zapomniałam o tym, że będzie na ten rok. Mój kochany kubek. Uwielbiam kubek na jesień. Dynie. Dynie i jeszcze raz dynie. Że dzisiaj wszystko będzie w dyniach, słuchajcie. Kolejny dyniowy kubek. Z tym muszę sobie poradzić, bo to będzie idealna cukierniczka. Ale muszę ją umyć. W ogóle dajcie znać, czy ubieracie dom na jesień. Jestem ciekawa, czy tak zmieniacie sobie te dekoracje, czy jednak uniwersalnie cały czas i ewentualnie jakiś tam mały dodatek. O, to moja piękna. Tu jest jakaś ultra niespodzianka. Wy też tak trochę zapominacie, co wy macie? Bo ja kocham tą moją taką niespodziankę. Szczególnie jak coś kupię na koniec jesieni, czy tam koniec świąt. I na następny rok mam w ogóle niespodziankę, że ja to kupiłam, nie? To ona jest piękna. To chyba wiem, co to jest. Też kupiłam na koniec w TK Maxie na promce. Zobaczcie, jaka czadowa dynia. Nawet mam metkę jeszcze. Część chyba powystawiam na tym Vintage, bo chyba wszystkiego tego, zaraz wam tu pokażę, tego jest, nie użyję po prostu. Może też bez sensu. Co jest jeszcze? To już mam buty, to tylko miałam jedno pudło z dekoracjami, a nie, jeszcze tutaj coś jest. Zobaczmy to. Chcę przemalować na czarnej, bo mi normalnie braknie czarnego tego sprayu. Dobrze. Okej, okay, mogłabym otworzyć mini sklep z bibelotami. Mogłabym. Natomiast proszę mnie nie oceniać. Teraz to muszę jakoś po domu porozkładać i uważam, że to się zgubi. Na pewno się zgubi gdzieś w całym domu. I ty sam sobie zrobiłeś soczek, sam sobie go przelałeś. Brawo! Jaki jest? Spróbuj. Zrobiłeś przepychota soczek, Mikoś. A mama zrobiła zupę grzybową, borowikową, ale to jest borowikowa z naszej książki kucharskiej, słuchajcie. I to jest naprawdę przepychota zupa. Tu, zobaczcie. Znajdziecie ją na 144 stronie, teraz mamy sezon... Już, zaraz ogrywniesz, zaraz. Teraz mamy sezon na grzyby, także korzystajcie, bo zupka wychodzi przepychota. Miam. Dzień dobry, witamy się z wami w nowym vlogu. Prawdopodobnie, bo nie wiem, na czym stanęło, bo myśmy byli znowu chorzy, słuchajcie. To znowu... Już zaraz... Tak, to zaraz, zanim wam powiem, co u nas słychać, to pokażę wam, co będziemy dzisiaj robić. Mikołaj, możesz pokazać. Co będziemy robić? Malować z dyniem! Jej, cieszysz się? Później to. Później jest co? To. A co to jest? Jak to się nazywa? Duch. Zgadza się. Malujemy
dynie i duchy. Właściwie kupiłam to chyba w Dilzie albo w Tedim w tamtym roku, nie pamiętam. Natomiast pytacie, że znowu... Tak, już się otworzę, tylko musimy tu pozbierać... Podkładki pozbieraj ze stołu najpierw, dobra? Że musimy tu posprzątać. Pytacie, co u nas w przedszkolu, bo temat znowu ucichnął. No ucichnął, słuchajcie, bo jesteśmy chorzy, więc tak to wygląda. Temu też tutaj nas było mniej, bo wszyscy się pochorowaliśmy. Najpierw Mikołaj, potem ja, Krzyś, no czyli klasyczne domino domowe. To już powinniśmy jakoś sobie nazwać. No i teraz dochodzimy do siebie. Mikołaj jutro prawdopodobnie pójdzie już do przedszkola. Natomiast Mikołaj chyba trochę tęskni, tak? Tęsknisz trochę za przedszkolem? Powiedz wszystkim, bo wszyscy się zastanawiają, jak tam twoje przedszkole. Troszkę. A za kim tęsknisz troszkę? Chłopcami. Za chłopcami, za kolegami, tak? Tak. A co robicie w przedszkolu? To jest zła! To jest zła. A co robicie w przedszkolu z chłopcami? Bawimy za innymi autami. A, i fajnie jest? Tak. No to super. To jutro pójdziesz do przedszkolka? Mhm. Opowiesz im, dlaczego cię nie było? Tak. Mikołaj też będzie miał taki Halloween, bal przebierańców, coś takiego, więc musimy mu ogarnąć strój. Właściwie muszę się tym zająć dzisiaj. Wszystko ma być... Tak, ale musisz tam usiąść. Wszystko ma być, wiecie, w stylu Coco. Tej bajki takiej. Zaszukaj mi. Co ci mam poszukać? Tutaj nie obróciło się. No miałeś pościągać nakładki do stołu. Poskładaj je wszystkie razem. Tyle z naszego przedszkola, ale ogólnie Mikołaj super w przedszkolu. Bardzo mu się podoba. I ten tam półtorej tygodnia, co chodziliśmy, to był bardzo zadowolony. O, słuchajcie, to jest taki podgrzewacz. Chciałam sobie to białe zostawić, ale Mikołaj to znalazł, bo chciałam sobie to tak postawić. Ale będę miała kolorowe teraz. W ogóle to jest fenomen, bo ja dopiero co byłam chora i przeszłam tą anginę. No, ale ta odporność po tym antybiotyku chyba po prostu jest taka... Tak, tylko musisz ładnie pomalować. Mama ci da jeszcze wodę, nie? Tak. Dobra, który kolor wybierasz? Taki, ten i ten. Dobra, czekaj, przesunę cię, bo ty zaraz spadniesz. No, także powiem wam, że po naszych wakacjach w Turcji, no ogólna wesołość, nie? Dobra, ale teraz malujemy dynki. Jak ładnie, jaka precyzja, Mikoś. I tu. Dobrze. Ale pracuję, bo z niej tu przyjdzie, jak chcę pracować. Aha, no tak, masz rację. Jest tutaj. Patrz. Dobrze. To jest taki. To jest jaki kolor? Żółty. Po? Marchewce. Marcheweczkowy. Pomarańczowy, jak pomarańcze. Ależ ona będzie ładna. Zobacz twoją. No już będę malowała. Słuchajcie, fajne te rzeczy są, bo to będzie bardzo ładne. W ogóle bardzo mi się podobają te dynie, żeby je odpalić i tak dalej. Będą super wyglądały na półeczce. A przy tym Mikołaj lubi tak spędzać czas, nie? Lubisz tak? Tak. Mama też lubi takie rzeczy. Pamiętaj, nie po stole, okej? Okay? Jakby to mama pomalowała? Ja chyba wybiorę pomarańczowy. Pójdę w klasykę. Uj, jak to się fajnie maluje. Co nie mówisz, że tak super jest? A ja na piecu mam bulion na ramen, bo nie zliczę, ile ja dostaję pytań odnośnie ramenu. Czy gdzieś był przepis na ramen i tak dalej. I stwierdziłam, że zrobię, bo to jest... To nie jest tak wysłać sobie komuś przepis, bo to jest naprawdę dużo kroków i tak dalej. I muszę to po prostu ogarnąć. I słuchajcie, będzie e-book z różnymi ramenami. Bo, dlaczego? Dlatego, że myśmy byli już na naprawdę wielu ramenach. W Bielsku byliśmy na ramenach, które są w ramenowniach, w Warszawie, w Łodzi, no gdziekolwiek byliśmy, to zawsze idziemy na ramen, bo ja uwielbiam ramen, nie? Natomiast powiem wam, że... To moja zła! Ale ty masz ładną tą dynię, Miko. Też chcę taką ładną. I popatrz. Ona też jest zła. Ona też jest zła. A jak maluję? Podoba ci się, jak ja maluję? Tak. Dziękuję. I powiem wam, że te rameny bardzo przeciętne. Ja będę taka zła i jeszcze. I taka zła.
zła! Jej, to na co ona będzie taka zła, kochanie? Na co ona taka zła? Złodziej nie będzie kochać. Aha, okej. Okay. Jego slasy, ja ich kopnę moją nogą. Kopniesz tego złodzieja nogą? I zdążysz? O, mama ciapnięta jest kolorem jakimś. Nie. Raz wystarczy. Fajnie, że jest tutaj ograniczona ilość kolorów, powiem wam. No i wracając do tych ramenów, te rameny w Bielsku, no niby dobre, ale powiem wam, że dawki, że tak powiem, porcje głodowe. Najlepsze, że byliśmy w jednej ramenowni. W ogóle mega, super, klimatyczna i wszystko. I koło nas akurat kelnerka dawała rachunek, pytała, czy wszystko w porządku, a tam państwo mówią, chyba na pierwszej randce byli, no tak, pyszne, ale już nie damy rady zjeść i tak dalej, i tak dalej. A potem przyniosła nasze rameny. I tak się cofnęłam do tego, co oni powiedzieli. Ja mówię, to tu jest nie do zjedzenia, no nie? Mały talerz zupy za 60 zł. Ramen ma być wyczesany. On ma po prostu być całym obiadem, nie? A to był taki wstęp przed sushi w tej knajpie. Pomimo tego, że dobry, ale dupy nie urywał. No tam były 3 plasterki boczku, słuchajcie, z mięsa. No jak w ogóle można? Zamiast boczku rolowanego to taki pokrojony boczek. No, bulion super smaczny, Mikołajowi smakowało, ale ilość za 60 zł strasznie mało. I to było dla nas strasznie dziwne, bo wydaliśmy w sumie... No ja będę zła. Zła. Ojej. Złodziejów innych. Kolejny na wszystko. Ich złapię tym kolorem. Dobrze. I to wszystko... W żaby ich zamienisz? Tak. Tym kolorem. Tym kolorem? Tak. Aha. To ty masz cały plan. Więc jeżeli chcecie zrobić najlepszy ramen, jaki zjecie kiedykolwiek, to będzie nasz e-book. Bo wszyscy mi to powiedzieli, że takiego ramenu jak ja robię, to nie uznacie i nie kupicie, nie? Będziecie mogli go sami zrobić u siebie w domu. Będziecie mistrzami ramenu i zobaczycie, że będziecie go robić bardzo często, bo on jest przepyszny. To tyle w ramach ramenu, a teraz już zajmujemy się malowaniem, tak? Tak. Mamie chyba braknie pomarańczowej farby, Mikołaj. Pożyczysz mi potem? To by mi brakło. Popatrz, mama robi całą pomarańczową dynię i tej farby to nie mam tutaj na całą dynię chyba. Czy ja namaluję? Nie. To dobrze. Pomaluj na razie swoją, potem pomalujesz mamę. Walczę z tym. Przecież to tylko dynię. W sumie to możesz mi pomóc, Mikołaj. Jak chcesz. Mam jej dużo. Pięknie. O, to nawet ładny kolor jest. Wychodzi taki, jakby prawdziwa dynia. Dziękuję. Jestem z siebie dumna. Słyszysz, jak bulgocze zupa? Bul. Tak, słyszę. Będziesz jadł zupę? Tak. Lubisz ramen? Tak. Mamy? Najlepszy jest? Czy w restauracji? Tutaj. Ten co mama robi? Pot. Ty masz przepiękną. Postawimy ją potem na półce? Tak. Pojechałabym na jakieś wakacje, Mikołaj. A ty? Tak, też. A gdzie byś pojechał na wakacje? Do sklepu. Do sklepu na wakacje? Mama też lubi takie wakacje. Lubisz? No, ja lubię czasami do sklepu jechać, wiesz? Ty chyba też. A co kupujesz w sklepie? Co my kupujemy w sklepie? Parówki. Co jeszcze? O, tu. No, ale za chwilę, bo mama trzyma. Będę miała całe brudne ręce. Będę brudniejsza niż ty. Patrz, jaki jesteś czyścioszek, a mama taka brudna. Ciekawe, jak tata swoją pomaluje. Myślisz, że pomalował? Chyba nie, no nie, bo pracuje. Dobra, nawet wyszło, że tak ma być. Tutaj wiecie, tak, dni nigdy nie mają jednolitego koloru. Moja jest gotowa. Pomalowała mi Kaś. A tobie jak idzie? Świetnie. Dobra, czas na ducha. Mojego. Ja też mam malować ducha? Tak. A
To może ci zostawię i drugiego pomalujesz sobie jutro. Ty twojego i mojego. A to nie jest duch, a to czarownica. Dziewczynka. Czarodziejka, zobacz. Pokażemy? Mindes! Proszę bardzo. To czarownica. No, czarownica. Tu masz, może wykorzystaj te kolorki, co? Tak. I jest dużo. Ty lubisz, jak jest dużo kolorów, co? Tak. To mama może te wziąć? Tak. To musi tam być zielone, tak. Musi być tutaj, jak główce. Tak? To jest niebieski. To musimy wziąć i malować. Dobrze. Had a good thing going and laid it all down. It's been 500 days since I've left town. And I don't remember why I drove away, knowing that I want you back someday. I'm tired of this single cat.